Witajcie kochani, dzisiaj takie troszeczkę spotkanie z Olą w tle i kochani, popraw sobie sukienkę i ze szczepieniami, czyli tematem bardzo kontrowersyjnym. Takim, który w jakiejkolwiek kwestii porusza się ten temat, to odzywa się miliony osób, od razu znawców, bo wiadomo, że nasz naród to naród specjalistów od wszystkiego, także specjalistów od szczepień. I mnie tak to czasami zastanawia, skąd to się bierze. Jestem po szczepieniu i nie miałam żadnych objawów na razie, nie miałam żadnego gorszego samopoczucia, ani też ręka mnie nie bolała, jak to w przypadku niektórych osób. Mnie zastanawia, skąd się bierze ta fascynacja szczepionkami. I tak sobie przypominam różne rzeczy, które się działy w szkole podstawowej, kiedy byliśmy. Skąd się biorą antyszczepionkowcy i ich różnorodne mądrości. Skąd się biorą też tacy ortodoksyjni czy fanatyczni zwolennicy szczepionek, bo wiadomo, szczepionka to lekarstwo i tak jak każde lekarstwo musi być stosowane po sprawdzeniu, czy pacjent może brać. Za słabo, za mało badań się robi pod kątem sprawdzania, to tak, to ja się całkowicie z tym zgadzam. I później mogą być powikłania, ale to są tak naprawdę bardzo rzadkie powikłania, że można powiedzieć, że po jakimkolwiek posiłku mogą też być takie powikłania. No ja miałam taki przypadek w swojej rodzinie, że osoba po zjedzeniu rosołu niedzielnego dostała wlewu. No i to co teraz? Zakażmy rosołu w niedzielę, bo ktoś tam dostanie wlewu, albo w ogóle zakażmy rosołu, bo ktoś dostał wlewu i po kilku latach zmarł. Co prawda nie na wlew, ale no można powiedzieć, że po tym rosole, bo to przyspieszyło. No w ten sposób czasami działają te teorie antyszczepionkowe. No i skąd to mogło się wziąć? Tak sobie obmyślałam i przypomniałam sobie, jak my zachowywaliśmy się w szkole, kiedy dochodziło do szczepień. Szczepienia wtedy były powszechne, nikt się nie buntował, nikt nie mówił, że dziecka nie szczepi. Po prostu nas nauczyciele zaganiali stadnie, a wszyscy po kolei szli i się szczepili. Nie było buntów, nie było zastanawiania się, nie było badania przy rodzicach. Po prostu nauczyciel brał jedną całą klasę i zaprowadzał i w ciągu godziny lekcyjnej wszystkie dzieciaki były zaszczepione. No ale tu zaczynają się najlepsze rzeczy, bo na przykład po takiej matematyce, na której dochodziło do szczepienia, mieliśmy WF. No i niektórzy kombinowali, ci co nie lubili ćwiczyć, że o, mają mroczki w oczach, że byli szczepieni, nie mogą ćwiczyć, że proszę pana, proszę pani, my dzisiaj nie ćwiczymy, bo dzisiaj byliśmy na szczepieniach i tak dalej. Były przecież te teksty, tylko nie w szczepionkę, tylko nie w szczepionkę. Były równorodne opowieści o tym, że szczepionka rozrasta się. Były opowieści o tym, że szczepionka wędruje po ciele. Znaczy się w sensie takim wędruje, że ten bąbel gdzieś tam wędruje po całym ciele i tak dalej. Zadziwiające rzeczy. No ale czegoż dzieci nie wymyślą? A okazuje się, że dorośli wcale nie są gorsi od dzieciaków i też mają sporo do powiedzenia na ten temat, sporo do wymyślenia. Od chipów przez 5G po wpływy Billa Gatesa, po jeszcze jakieś inne rzeczy. Nie wiem, internet nie działa mi wcale lepiej po szczepieniu. To nie jest tak, że szczepionki chronią przed chorobą, bo gdyby chroniły przed chorobą, to nikt z nas nie przechodziłby różyczki, ospy, odry i tak dalej, ani świnki, bo na takie rzeczy się po prostu szczepi, ale jest łagodniejszy przebieg choroby. No i to wiedzą osoby na przykład takie, które miały żółtaczkę, i z tej żółtaczki, dzięki temu, że były szczepione, mogły
wyleczyć się, a te, które nie były szczepione jeszcze przez wiele lat, muszą się borykać z konsekwencjami przebycia choroby, bo wątroba zwykle jest bardzo zniszczona. Te same osoby, które bardzo boją się szczepień, bez problemu były szczepione w dzieciństwie. Te same osoby szczepią swoje zwierzęta. Więc na czym polega fenomen strachu przed szczepionką? Nie wiem, nie dowiem się. W każdym razie ja wolę po prostu się zaszczepić, żeby nabyć odporność. A jeśli faktycznie miałoby trafić na mnie, że to ja będę tą ofiarą szczepionki i umrę, to równie dobrze mogę umrzeć na ulicy, bo jest bardzo wiele nieodpowiedzialnych właścicieli psów, jest bardzo wiele nieodpowiedzialnych kierowców, którzy na skrzyżowaniu w ogóle nie włączają kierunkowskazu, chcą skręcać. Człowiek przechodzi na pasach, człowiek czy ja, a oni sobie po prostu skręcają i jeszcze nie zatrzymują się No i w ten sposób można szybciej. Bywają ludzie, którzy potrącają innych na chodnikach. Miałam taką sytuację miesiąc temu, że na szczęście Ole prowadziłam i na szczęście pies był przyczepiony do torebki, bo gdyby był przyczepiony do wózka, no to byłby uduszony, bo po prostu mężczyzna wjechał nam w wózek i poprzewracał go przez jakiś czas, przez jakiś kawałek. Dlatego mamy jedno kółeczko trochę uszkodzone. Nikt nam pieniędzy nie zwróci na to, bo nikt się nie poczuwa do odpowiedzialności, ale to jest właśnie tak jak z mniej lub bardziej odpowiedzialnymi właścicielami psów. Ci nieodpowiedzialni, tych nieodpowiedzialnych psy gryzą, psy właścicieli nieodpowiedzialnych gryzą, i oni nie poczuwają się w żaden sposób do tego, żeby pokryć koszty ewentualnych szkód, leczenia i tak dalej. Poczują się bezkarni. Jest bardzo trudno dochodzić swoich roszczeń i to też wymaga bardzo dużo energii, zatrudnienia specjalisty. Na to też są koszty, czas i tak dalej. No kto na to ma czas? No ale wracając do sedna sprawy, do szczepionek, to ze szczepionkami jest tak troszeczkę jak z pasami bezpieczeństwa. Ja pamiętam w latach 90. jeszcze, że istniał jakiś taki bunt w małych społecznościach, jak to w ogóle możliwe jest, że ktoś komuś coś nakazuje, że coś od kogoś wymaga. Był też bunt. Chodziłam wtedy do podstawówki, bunt ze sprzedażą alkoholu nieletnim. Jak to? Przecież wracają dorośli z pola i chcą wypić piwo, jak to dziecko może nie móc kupić? Tak jakby w ogóle nie wpadli na pomysł, że jak mają ochotę na to piwo, to mogą sobie kupić dzień wcześniej i wcale nie muszą dziecka posyłać. No ale bunty były i wyzwiska ekspedientów też, czego byłam niejednokrotnie świadkiem. No i stąd też myślę, że od takich ludzi też biorą się wszystkie te teorie szczepionkowe, antyszczepionkowe, płaskoziemskie, to, że rolnicy produkują zafoliowane owoce i tak dalej. Kto jest rolnikiem, ten wie. Co musiałoby być spełnione, żeby owoce były zafoliowane, nie zafoliowane w takim sensie, że zapakowane w folię, tylko tak szczelnie obtoczone, że jak się kroi, to nie widać, że ta folia jest, tylko że jak się pod wpływem ciepła, jak się sparzy owoc, to wtedy schodzi folia. No wiadomo, celuloza pod wpływem ciepła schodzi, nie jest to folia. No ale jak ktoś szkołę podstawową ledwo skończył, a w życiu dorosłym chce się wymądrzać, no to później wygląda tak, jak wygląda. Do zobaczenia.